Moim wielkim takim ojcem artystycznym pozostaje Józef Robakowski, taki człowiek, artysta, który gdzieś eksperymentował jeszcze w grupie 061, do której należali m.in. Zbik Rybczyński. To jest wybitna postać, to jest twórca specyficznego swojego wideoartu. W ogóle człowiek, który pokazał mi bardzo dużo, jak się robi film, od niego się wiele nauczyłem. To jest człowiek, który razem z moją drugą wielką przyjaciółką, Gosią Potocką, w latach 80. propagowali sztukę wideo w latach trudnych, kiedy był stan wojenny, kiedy powstawało coś takiego jak nieme kino, jak czas takiego pokazywania filmów w Łodzi, w mieszkaniach prywatnych, kiedy ludzie zbierali się, kiedy pierwszy raz widziałem schody Zbiga Rybczyńskiego i różne krótkie formy, wtedy kiedy dostał Oscara i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wtedy nie było kontaktu takiego telewizyjnego, media nie pokazywały tych superautorów, którzy już stworzyli w Stanach Zjednoczonych, tylko poprzez takie specyficzne kontakty można było tego doświadczać i oglądać. Ten ruch wideoartowy zahaczał o galerię i takim wielkim zwieńczeniem i moim w zasadzie sukcesem jest to, że gdzieś, kiedy Broz organizowało parę dobrych lat temu wielką wystawę, która obiegła całą Polskę i obiegła Europę i świat pod tytułem Ukryta Dekada, zostałem zakwalifikowany do 40 polskich artystów, którzy na przełomie lat 80. 90. robili właśnie polską sztukę wideo, eksperymentalną wideoartową, która w moim przypadku zahaczyła o telewizję. Nie ma problemu. Uwaga, Piotrek, jesteś gotowy z playbackiem? Uwaga, kamery poszły, kamery. Jak należy do osób, które, jak obserwuję go po tylu latach, który nigdy nie zdradził siebie. I niesamowite jest to, że on nie zrobił kompromisu w żadnej sprawie. Płacił za to bardzo wielki rachunek, na pewno niezwykle ciężkim życiem, ale trzeba powiedzieć, że on był tak nieziemsko konsekwentny. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z nas miał taką wielką konsekwencję jak ja, ale nawet ci zdeklarowani artyści stawali się szefami, dziekanami, profesorami, szefami różnych instytucji, a Jach przez całe życie swoje był naprawdę nieskalany żadną sytuacją, związanie się z żadnym szefem. On był szefem dla siebie całe życie. Te zdolności rysunkowe, w szczególności jego, chyba odziedziczył po swojej matce. Na przykład Jach, zdając do Torunia, do sztuki piękne, wymyślił sobie po prostu własną rękę, narysował i zdał egzamin. Tak, Baron wypatruje, można tutaj jakby rozgląda się cały czas, ale nie wie, co się dzieje z tyłu, ale też w pewnym momencie choreografii trochę, jak już mi polecam. Jesteś target nasz, popatrz w lustro na swą twarz, nie nasz. W Osieku robiliśmy bardzo często takie tajemne spotkania artystyczne i właśnie tam kręciliśmy swoje niezależne filmiki. Intensywny okres to właściwie był u nas w domu w tych latach 80., ponieważ myśmy z Józkiem Robakowskim otworzyli galerię Wymiany i to była właściwie pierwsza prywatna galeria sztuki. Wynikało to z tego oczywiście, że sztuka nie współczesna czy awangardowa była postrzegana jako wróg narodu.
Właściwie przez czas wojenny to większość artystów, większość wykładowców, większość ludzi sztuki spędzała u nas swój czas, dlatego że myśmy tam prowadzili taką też akademię. Tam odbywały się wielkie dyskusje, spotkania całonocne, bo w nocy nie wolno było wychodzić, więc zajęcia się odbywały od godziny 8 do 6 rano. Z nami właśnie był Jach. Jach. Dobrze idzie, dobrze. Dobra, do góry, wszyscy do góry lecą. Zachwyceni, ręce do góry! Zachwyć, cudownie, genialnie. Praca jego dyplomowa właśnie była jedną z pierwszych prac przy użyciu komputerów. Za to dostał wyróżnienie na uczelni, zając studia na bardzo dobre. Ryszard Baśko, Antek Mikołajczyk, myśmy byli w Łodzi i to byliśmy tą grupą, do której właśnie ja przyjeżdżał, a my bywaliśmy ciągle na oczywiście na wybrzeżu u Witka Czerwonki i to była taka grupa, która robiła performance, robiła wideo. Myśmy robili właśnie wideo, myśmy jedni z niewielu mieli kamery wtedy. Poznaliśmy się przy okazji takiej wystawy na wyspie Spichrzów w Gdańsku. Moje pierwsze spotkanie z Jachem miało miejsce w bardzo ciekawym czasie i w bardzo niecodziennych okolicznościach. Był to październik roku 1988. Wiedziałem, że gdzieś na mieście odbywa się podziemny wernisaż. Wtedy takie sytuacje owiane były pewną tajemnicą. Odbywało się po prostu pewnej konspiracji, na mieście nie było żadnych plakatów, więc trzeba było być w pewnym podziemnym kręgu, aby o takich wydarzeniach się dowiedzieć. Ja wiedziałem, że coś się wydarzy i nagle w tym niesamowicie ożywczym tumulcie, fermencie zauważyłem niezwykłą instalację, której autorem był Geno Szczudło. To była instalacja pod tytułem Dom da Panienek. Przedstawiała obnażonego, wyrzeźbionego w drewnie potężnego mężczyznę i na miejscu, w którym plecy tracą swoją szlachetną nazwę, jak powiedziałby mój mistrz Edmund Niziurski, czyli po prostu na tyłku owej rzeźby wyświetlane są absolutnie pojechane, kosmiczne Anormal Filmsy. Od razu przy tej rzeźbie przystanąłem, od razu moje komórki zaświetliły się tym niesamowitym, fantastycznym obrazem, bo takich filmów wtedy się zupełnie nie oglądało. To była jakaś niezwykła, nowa jakość w polskim undergroundzie i wkrótce potem stanął przy mnie autor tychże filmów. Od razu zapałaliśmy ku sobie niezwykłą sympatią. Okazało się, że jest to Jach Paszkiewicz, przybysz z niedalekiej, a jakże bliskiej nam Bydgoszczy. Człowiek, który już wtedy animował działania, jak się miało okazać, bardzo progresywnej grupy Jach Film i był to niezwykle cudowny, wspaniały, energetyczny początek naszej jakże owocnej przyjaźni. Że w 1990 roku się sprowadził do Gdańska, a Magda była naszym menadżerem, a kręcił filmy. Wiecie, dzisiaj się nazywa, że jest kim? Ojcem polskiego wideoklipu. No i tyle. I jakoś to się zaczęło. Na nas się uczył. Nam robił pierwsze bardzo zresztą udane i kontrowersyjnie nowoczesne rzeczy. Jeździliśmy na koncerty. No. Magda jako nasz menadżer z nami. A oni, Magda i Jachu byli parą, więc jeździli razem z nami. Jachu jeździł z nami z kamerą, więc było kręcone, cały czas było kręcone. No i potem Jachu siedział i montował z różnych obrazków. Nie tylko kręcił koncerty, kręcił nas po drodze, w samochodzie, w pociągu, no wszędzie. Z Jachem poznaliśmy się przez taką panią, która się nazywała Beata Dunajewska. Była to młoda producentka filmowa. Zawsze zazdrościłam Jachowi jednego świetnego kontaktu z Kazikiem Staszewskim. Ja też robiłam jakieś rzeczy z Kazikiem, ale nigdy nie było tej chemii. To było tak, że oni siadali
jakby po prostu brat i brat, tak? Jakby rodzina po prostu, jakby, nie wiem, codziennie obiady jadali, no po prostu ten kontakt był taki, że oni mieli między sobą chemię rzeczywiście. I te wszystkie teledyski fajne, fajne programy, tak, to zawsze były autorstwa Jacha. I jeżeli dzisiaj przypominam sobie Kazik Staszewski, Kult, a były różne mutacje, tak, to zawsze myślę Jach Waszkiewicz. Ja po prostu wcześniej Jacha nie znałem, dostałem propozycję nakręcenia programu. Nie ma innej formy sfinansowania teledysków, tylko trzeba zrobić program, gdzie będzie po prostu kilka klipów. Przyjechałem, nakręciliśmy bodajże 4 teledyski do piosenek Jeszcze Polska, Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty i piosenka Trepa i Nowy Konflikt Światowy, z tym, że Nowy Konflikt Światowy robiła Beata Dunajewska, 3 robił Jachuj. Ale no jest fajnie, że po latach tak ludzie jeszcze pamiętają tego typu historie, że tam, prawda, tutaj w tej bramie to tam Kazik Staszewski pił wino, tak. Idę nad ranem, ona wraca z pracy, widzę na jej twarzy makijaż rozmazany. Kobiety kum, nie uśmiechają się, tylko po prostu są tak jak ze słynnego klipu pewnego faceta, który już nie żyje, gdzie kobiety grały na gitarę. Od razu mi się spodobała w ogóle forma pracy, bo było, wiesz, tam bardzo, bardzo wiele dowolności, anarchii takiej, nawet rzekłbym, chropowatości punkowej. On miał scenariusze jakieś tam w zarysie, nawet był na tyle otwarty, że teledysk do Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty, to ja wymyśliłem, nie? A on to tylko sfilmował. Ja cechuję to, że mam nadzieję, że się nie obrazi, ale że wokół niego panuje niezwykły chaos, tak? Taki chaos, który potem się przekształca no, w coś fajnego. Scenariusz u mnie na przykład całego programu 30-minutowego to było tam o góra 3 kartki, a u Jacha jakby miał coś napisać, nie daj Boże, no to byłoby parę linii. Uwaga, to pana trochę bliżej, nie? Także tutaj w przypadku Kultu tymi oczywiście najważniejszymi piosenkami to były Polska, którą kręciliśmy. W ogóle nie przypominam sobie, żeby tam jakiś scenariusz istniał. Wszystko powstawało w praniu. Wsiedliśmy do jakiegoś pociągu, Jachu tam wywalczył, że maszyniści wpuścili mnie za stery kolejki trójmiejskiej gdzieś na Oruni, kręcenie w takim jakimś potwornym maszynidle w wesołym miasteczku, gdzie w ogóle było sztuką przeżyć to bez palpitacji serca, a on tam to usiłował kręcić. W ogóle są jakieś drobne fragmenty, tam nie było sposób utrzymać kamery w tym wszystkim. No i 4589, który był taką no jedną z naszych takich przełomowych piosenek i co do której ja długo czekałem, bo ja chciałem właśnie taki teledysk, żeby tam jak Gomułka gada, to żeby ten Gomułka faktycznie wystąpił, jak Gierek gada, żeby ten Gierek był. Kiedy ta piosenka powstawała, to mi mówiono, nie, to jest niemożliwe, niech tam jacyś ludzie z flagami stoją i tak dalej. Okazało się, że warto było czekać, bo Jachu to zrobił. A przy okazji jeszcze nagraliśmy piosenkę Celina, przyszłego później zespołu KNZ. No i tutaj to było takie największe przedsięwzięcie. Czasami no tak jak Celina albo Na mojej ulicy, to była produkcja taka jak na Jacha, bardzo wypasiona, to nie wiem, przynajmniej 2 dni zdjęciowe, wiele planów, nie wiem ile tam, 5, 6, 10 planów, to było w różnych okolicznościach. Tam był, na przykład chcieliśmy coś takiego brudnego, jakby z takiego półświata jakby. To był, no fajnie nam pasował taki zakład wulkanizacyjny w Sopocie. I tam było przeurocze, tacy faceci w tatuażach, wtedy to no mało kto miał tatuaże. Warsztat cały wyklejony zdjęciami jakimiś gołych bab, wtedy ci kolesie, no tam rzadko trzeźwi. Słuchaj, no kręcenie Celiny to było takie przedsięwzięcie, które odbiło się nawet w prasie. Co tu dużo ukrywać, była to regularna rzeźnia. Pierwszy dzień była, to jeszcze jakoś to normalnie wyglądało. Kręciliśmy w jakiejś knajpie i na plaży, ale drugi dzień był już
kręceniem w trakcie imprezy u takiego gościa w ogóle, który mieszkał w bloku, ale nie miał drzwi na przykład, nie? Cały czas dużo alkoholu w ogóle. To było jakby kręcenie w czasie rzeczywistym, nie? Bardzo dobrze się bawiliśmy, coraz mniej pamiętając w ogóle, co się dzieje tam. No i potem już wróciłem do Warszawy i się okazało, że w tym dzienniku bałtyckim, czy w, jak to się nie, jakaś gazeta trójmiejska, okazał się interwencyjny fotoreportaż, że oto prawda, za publiczne pieniądze tak się bawią artyści i śmią to nazywać pracą w ogóle i tak dalej. Ale myślę, że jakbyśmy się nie bawili, to akurat Celina jest bardzo udanym teledyskiem i te pieniądze nie poszły na marne. Takim zjawiskiem i objawieniem była jaka metoda pracy, taka, która polegała na tym, że on nigdy nie miał do końca przygotowanego swojego scenariusza, czy swojego zamysłu. To było tak, on na to mówił, bez trzymanki, jedziemy bez trzymanki. Bum, 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 cześć, siema! I to wszystko takie bum, 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 to było, leciały iskry po bokach, gwiazdy, a moje pak, to było rozszerzenie się gwiazd na całym ekranie. I bum, 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 bum. Cześć, witam was w rock'n'rollowej jaździe bez trzymanki. Kontakt z Jachem złapaliśmy, kiedy realizowałem program z Walterem Chełstowskim Rób ta, co chce ta, czyli rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. I z tego, że tak powiem, zaczęła się w ogóle wielka orkiestra świątecznej pomocy. Walter odezwał się do mnie i mówi, słuchaj, mam gościa z Gdańska, który robi animację. Animację, czyli co? No, czyli potrafi zrobić jakiś rysunek na ekranie i on nam ubarwi jeszcze to, co my pokazujemy. A chciałem tylko w dwóch słowach powiedzieć, że program Rób ta, co chce, to polegał na tym, że siedziałem w jednym pokoju, obok mnie była, znaczy nikogo nie było w niej, ja siedziałem za biurkiem, ale moją sekretarką była Agata Młynarska. Świetne porozumienie między nami wtedy istniało, doskonałe. Poczucie humoru, no, z genami wyjęte od ojca i takie abstrakcyjne. Wiedzieli, że my się śmiejemy, że mamy żart. Wydaje mi się, że naród był świeżo po dekomunizacji. Byliśmy w warunkach absolutnej siermiężnej. To było takie polskie Marlboro, zło, brud. Wszyscy byliśmy szaro wyglądający, ale w głowach mieliśmy super poukładane. Mieliśmy poczucie humoru. Wszystko to, co robiła pomarańczowa alternatywa, była w nas. Dzisiaj jesteśmy serious. I to jest po prostu coś strasznego. Straciliśmy poczucie humoru. Wtedy to poczucie humoru było. No ale wracam do Waltera i do Jacha i chyba pamiętam, że na nasz montaż przyjechał Jachu. Był z kobietą, później się okazało, że jest to Madzia. Nie odstępowała go wtedy na krok, bo jakby jego menadżerem. O Jachu Paszkiewiczu to w ogóle bardzo trudno mówić w oddzieleniu od Magdy Kunickiej, bo to jest taka postać, która jest cała dopiero jako yin i yang, jako te dwa elementy. Znaleźliśmy nić porozumienia natychmiast i pamiętam, że już siedząc wtedy na montażu zacząłem coś rysować, a on te rysunki skwapliwie wziął, ja w ogóle rysuję, jestem grafikiem też, więc on te rysunki natychmiast gdzieś wziął, nie ma. I natychmiast potem mi te rysunki pokazał w postaci już uruchomionej. Ja mówię, ja pierdzielę, to wszystko biega, to wszystko lata. Ale wtedy to było na komputerze Amiga. Było to bardzo uproszczone, no, to co można było wtedy wystać z takiego komputera. I on to robił. I pamiętam, że ubarwiło to tak niezmiernie nasze programy, że myśmy robili programy, a następnie Jachu siadał, jak spod palca mu wlatywało, jeden za drugim pomysł. I te pomysły były takie, no, rewolucyjne. Były tak niebywałe, że nagle przylatywał przez dół ekranu Gomułka. A wszyscy, kurwa, tam był Gomułka. A to przyleciał i te. Mówiłem o pieniądzach. Buh, przelatuje moneta. To Rób ta, co chce, który się zaczynał pięknie nakręconym teledyskiem przez Jacha, czyli Golden Life, grający w kinie chyba Leningrad. I wtedy także poznaliśmy Jacha od tej strony, że on kręci, montuje teledyski. On odkrył dla mnie Blue Box. Blue Box wykorzystał zupełnie inaczej, tak, do tych teł takich kolorowych, które naprawdę niektóre były wybitne. I w ten sposób Jacho nam zrobił pierwszy teledysk, nasz, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszym programie Rób ta, co chce, ta, który się rozwinął w sposób niesamowity i szedł jak burza. Literki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bum. I co roku każdy finał miał swój brand, miał swój pomysł. To były mapy Polski, to były jakieś trąbki goniące się, ale to było indywidualne. Na owe czasy nagle robimy wielką akcję charytatywną i nie
nie wynajmujemy firmy, która za wielkie pieniądze, bo to kosztuje zawsze wielkie pieniądze, robi nam taki design. Dlatego nieraz dzisiaj część takich gamoni, strasznych gamoni, którzy próbują nas dyskredytować, nie ma o tym zielonego pojęcia, że 23 lata temu siedzieliśmy i robiliśmy to sami, czego nikt w Polsce jeszcze wtedy nie robił. Mieliśmy tą wyobraźnię, żeby nie budować kosztów, nie zamówić w ościennym kraju pięknej reklamóweczki, tylko zrobić ją samą. I sami, to dzięki temu ludzie to strasznie kupowali. Właśnie przez cały czas jest pura pieniędzy. Wielkie brawa! Wow! I robił program Lala Mido. I pamiętam, że ten program rewolucyjny w ogóle. Jak usłyszałem, co on tam robi w tym programie, co tam się dzieje, jacy są muzycy. Kiedy pojawił się, właściwie nie wiadomo skąd, w telewizji polskiej, był niesamowitym objawieniem. Pamiętam pierwsze jego prace, które pojawiały się jako takie animacje komputerowe w programie Neptun TV, a później w programie Lala Mido. Właśnie siłą Lala Mido były jego prace plastyczne, jego montaż. On nadał tego ducha artystycznego temu programowi. I tak nagle takimi prostymi środkami udawało mu się wtedy osiągać bardzo ciekawy efekt artystyczny, bo po prostu w takich skromnych warunkach dość siermiężnych nagle przenosiliśmy się w taki kompletnie inny świat i gdyby ktoś zerknął dzisiaj nawet na te obrazki, no to stwierdzi, że wyglądało to naprawdę przyzwoicie, wyglądało to w miarę profesjonalnie i przyznam się, że dzisiaj jest takich wiele obrazków, które wyglądają 100 razy marniej od tego, co ja robił dawno, dawno temu. Ja mam mały biust, nie może w nocy spać. Wciera niemiecką maść, by dogonić wielki świat. To potwornie smutny stan, gdy harmonii brak. Jak my żeśmy przeszli do telewizji z Totartem do różnych programów. Jakub Paszkiewicz robił wtedy program Pętla Czasu z Magdą. No ja tam zacząłem z nimi współpracować, ale jak gdyby ta współpraca właśnie o tyle dobrze się zaczęła, że każdy z nas przyszedł z różnych miejsc, gotowy już do tej pracy, która wtedy była do robienia, a oni robili na masową produkcję młodzieżowych programów. Dziewczęta, biegną chłopacy do McDonalda, zaraz po pracy. Byłem wdzięczny Jachowi za to, że uczyłem się u niego w domu ręcznej animacji. Moja wolność ma swoje obowiązki, sprzęty do użytku domowego oczekują od nas czegoś pozytywnego. Pierwsze teledyski Jacha, które zobaczyłam, a szczególnie już później taki cały program, który nam się udało wspólnie jakoś skleić dla Niny Terentiew i który prawdopodobnie też spowodował taką lawinę sukcesów Jacha Paszkiewicza, to były teledyski, cały jakby zestaw teledysków zespołu Oczy Czarne, tak? Czarnooki, czarnookie, oczy czarne. To chyba były cztery bardzo atrakcyjne dziewczyny, bardzo zresztą dobrze grające. To była cała scena gdańska. O scenie mówiło się scena gdańska bardzo wyraźnie. Kiedyś pojawił się taki bardzo niski człowiek, trochę może wyższy niż ja, i mówi: słuchajcie, ja rap śpiewam. I Jachu tak: Magda, my wszyscy tacy. I później się okazało, że zrobiliśmy mu teledysk. To był chyba jego pierwszy teledysk. Jakieś tam, pamiętam, wycinanki Jachu zatrudnił i tak dalej. Taki zresztą we wszystkich programach kabaretowych teraz, między innymi u Kuby Wojewódzkiego ten teledysk był pokazywany. Pamiętam, że jak go widziałam, to po prostu umierałam ze śmiechu. A tym takim człowiekiem niewysokiego wzrostu był po prostu Leroy, który się nazywał wtedy PM Kuli. Jacha poznałem w Lala Mido w 92 roku. Przyjechałem do Gdyni nagrywać swój pierwszy projekt. To był projekt PM Kuli. Jeszcze wtedy nie nagrywałem solowej płyty. Taki projekt, który robiłem z wieloma ludźmi z Kielc. Nagrywałem w Teatrze Muzycznym w Gdyni. I pewnego wieczoru przyszło do mnie parę osób z Lala Mido. No i to był pierwszy raz, bo osobiście byłem fanem w ogóle całego programu, więc jak mnie zaprosili, tak od razu się tam zjawiłem. No i tak się pojawiałem parę razy w sumie tam w tym Lala Mido, zaprzyjaźniliśmy się, poznałem Jacha. No jest pomysł, trzeba by zrobić jakiś program.
I pamiętam, chyba w dwa dni nakręciliśmy, nie wiem ile tych teledysków, ale kilka albo kilkanaście. Teledyski kręciliśmy praktycznie na setkę, prawie bez powtórek, co nam przyszło do głowy. I dzisiaj niewiele osób pewnie wie o tym, że to był typowy taki w sumie program gag, który zrobiliśmy prawie ala Lalamido. Nie mieliśmy czasu za bardzo na kręcenie jakichś niesamowitych teledysków, ale wtedy poznałem Jacha przy pracy jako szalonego totalnie kolesia, któremu nawet nie śmiałem się sprzeciwiać, jeżeli mówił, że mam występować w takiej koszuli, to w takiej, jeżeli mam mieć włosy tak, to mam mieć tak. Więc no, nakręciliśmy szalony program, który w sumie, dzięki któremu ludzie w całym kraju pierwszy raz o mnie usłyszeli w 93 roku jakoś na wiosnę. Chciałem powiedzieć tak, no Jachu odegrał strasznie dużą rolę w moim życiu, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę. W sumie pierwsze moje publiczne wystąpienie to poznałem tych szalonych wariatów wszystkich w programie Lalamido tutaj, kiedy zjechałem do Gdyni. Do Gdyni w sumie zjechałem pierwszy raz. Jesień 92, grałem w twoim klipie. Tak jest. I pierwsze teledyski, pierwszy klip kręcił mi Jach. Nie mogłem w to uwierzyć, bo dla mnie to, no, jak dla wszystkich wtedy i dziś, była to legenda teledysku. I nagle dla chłopaka, który przyjechał z małego miasta, z południa, pierwszy teledysk, pierwszy program, który był, miał być kręcony przez Jacha. I to było coś niesamowitego dla mnie. Zresztą dało mi to dość dużego kopa, dużą wiedzę też potem zacząłem zgłębiać dzięki Jachowi na temat teledysków, produkcji, reżyserii i tak dalej. No zawdzięczam mu bardzo dużo, za co mu bardzo serdecznie chciałem dzisiaj podziękować i chcę mu życzyć jeszcze przynajmniej ze 150 takich imprez związanych z jego niesamowitą pracą twórczą. Pamiętam także, jak w czasie kręcenia teledysku Nienawidzę Szefa, kręciliśmy go w Gdańsku, we Wrzeszczu, w centrum handlowym Manhattan. Taka trochę kpina na właśnie ten korporacyjny wyścig szczurów. No i pamiętam, że Jachu bardzo się przyłożył do teledysku, godzinami go montował, cyzelował tam każde ujęcie, wybierał najlepsze ujęcia i w trakcie kilkunastogodzinnego maratonu montowania tego teledysku zasłabł, po prostu zasłabł. Była interwencja pogotowia ratunkowego, które przyjechało, no po prostu zmęczenie, praca, siedzenie przed komputerem. No i kiedy zobaczyli, że tam w domu jest właśnie Magda Konicka, Jachu, ludzie znani z telewizji, z Lalamido, tam był bodajże także Paweł Koniokondak i tak dalej, pogotowie nie chciało interweniować, bo było przekonane, że to jest po prostu jakiś kolejny program z ukrytą kamerą. I dopiero trzeba było tłumaczyć, że nie, to nie są żadne żarty, że to jest poważna sytuacja. Po jakimś czasie dali się przekonać i dopiero doszło do interwencyjnej pomocy. Koniec lat 90. był tajemniczym momentem w dziejach sarmackiego show biznesu, bo po zakłysnięciu się poetyką techno, rejwów, wróciła w narodzie jakaś tajemnicza tęsknota do folkloru, cepeliady i góralszczyzny. Z tej właśnie tajemniczej tendencji zakpił zespół Big Cyc i w ten sposób Jachu wykreował ich kolejnego niesamowitego klipa do piosenki pod tytułem Kumple Janosika. Była to szydera z tych artystów rockowych, którzy umierając z głodu rzucali ramoneski, rzucali gitary, ubierali się w sukmany chłopskie, zakładali walonki i onuce i udawali nawiedzonych wieśniaków, aby zarobić na światło, gaz i tak zwany trzeci filar. Zawodujemy, ty nie patrz na komórę, bo no, żółta kartka teraz. Kolejna. I tu. Ty będziesz kręcić, ty masz żółtę trzymasz, ale później zjeżdżasz na muzyków. O, nasz pan obraca się, ale nie w kierunku obiektywu, tylko po prostu na boki, nie? Na boki i do góry patrzy, tak? Bo widzimy, widzisz? Woodstock znałem wszystko, wszystko o Woodstocku wiedziałem. Nagle robią remake Woodstocku. Kumpel mówi, może byśmy tam pojechali, no to tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, może byśmy pojechali na Księżyc pograć w Babingtona. No więc taka trochę puszyna mimo uszu. Ale jednak się to wszystko zaczęło realizować. Sprzedałem swój samochód, skompletowałem ekipę i telewizję namówiłem na reportaż. I to jest przepiękna opowieść razem z nami i z Jachem, kiedy siedzieliśmy tam tydzień czasu, filmowaliśmy cały Woodstock. Woodstock to jest opowieść, bo zrobiliśmy z tego wielki, półtorej godzinny reportaż. Takie reportaże się nigdy nie
starzeją. Dokument się nigdy nie starzeje. I Yahoo był fantastycznym gościem do prowadzenia całej opowieści. Yahoo był też gościem, który miał kamerę i co raz go ktoś zaczepiał, będąc przekonany, że z Los Angeles, filmowcem z Hollywood. Miał taką aparycję, taki wygląd, ale dogadywaliśmy się w 100%. Nasze poczucie humoru było doskonałe. Godzina szczytu. I Yahoo mówi, biorę ostatnią taśmę, puchę. I ją włożę, kurczę, żebym tylko ją włożył dobrze. Czy to jest pucha, ja mówię tak, czy to jest pucha już zrobionego filmu, czy nie? Chyba nie, a może tak? Chyba nie. I włożył ją. Okazało się, że włożył film, który już był raz nakręcony. Dzięki temu w efekcie otrzymaliśmy fantastyczny obrazek. Mieliśmy film z Woodstocku, a na to nałożony do góry nogami, jakby kto chciał to oglądać, film z Times Square i z Nowego Jorku. I ten film nabrał takiego znaczenia, że jak się oglądało Woodstock w ten sposób, o tak jak się widzi, 100%, to Nowy Jork był do góry nogami. Można byłoby sobie powiedzieć tak, kto tu jest do góry nogami? Kto tutaj świruje? Ci, którzy przyjechali na Woodstock? Czy świrami są ci, którzy chodzą w tym wielkim, ogromnym kanionie domów i w takiej cywilizacji XX wieku? Kto tu jest normalny, kto tutaj nienormalny? Moim zdaniem powstał artystyczny film, który gdzieś tam odłożony jest, czeka, ale te kilka urywków tego filmu włożyliśmy do całego reportażu i wszyscy mówią, o kurda, końcówka rewelacyjna, bo końcówka jest nasycona kolorami, niezwykłymi kolorami, Kodaka, taśmą filmową, kawałkiem taśmy filmowej. Coś nie bywa, coś nie bywa. Yahoo nie poznaje się od tak sobie. Ja poznałem Yahoo w dokładnie taki sposób, w jaki należy poznać Yahoo. W 1994 roku pod Nowym Jorkiem na 25-leciu festiwalu Woodstock. Poznaliśmy się w tłumie 300 tysięcy ludzi, tłumie pełnym błota i to jest takie poznanie, które dobrze rokuje na przyszłość. Cały Woodstock nas jeszcze bardziej tak do siebie zbliżył, bardzo mocno. Ilość przygód tam i loty samolotem i jakby obaj na lot samolotem reagujemy płynami, więc no to była przygoda, to była wielka choć przygoda. Po powrocie do Warszawy program Rób to, co chce, tam miał się jak najlepiej. Bardzo dużo animacji robiliśmy razem, finały robiliśmy razem. Tego było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także Yahoo był bardzo obecny na festiwalu naszym, który co roku był w różnych miejscach. Filmowaliśmy coraz więcej mieliśmy pomysłów na to, jak te rzeczy ogrywać, jak te rzeczy realizować, a także u Yahoo się dużo bardzo robiło, dużo, tak profesjonalnie, a więc założył firmę, chyba Bursztynowe Oko, zmienił mieszkanie, był człowiekiem, który zaczął robić festiwal Yahoo. Yahoo Film? Yahoo. 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 Yahoo Film. I Yahoo Film festival. Yahoo. Yahoo. Yahoo Film. To na pewno najstarszy festiwal tego typu w Polsce i pewnie najstarszy na świecie. W czasach, kiedy MTV odpuściło granie wideoklipów, oni nie mają najmniejszego zamiaru. To są niestrudzeni apostołowie tej formy sztuki. Zapraszam na scenę carycę Katarzynę i cara Mikołaja wideoklipu. Magda Konicka-Paszkiewicz, Yahoo Paszkiewicz. Duże brawa. Dobry wieczór Państwu. 19. galę Yahoo uważam za otwartą. Jestem złoty okres wideoklipu, który Yahoo przyprowadził ze świata trochę do nas, bo tak to postrzegam, to tutaj jego zasługi są absolutnie nie do przecenienia. Jeżeli chodzi o Yahoo jako autora, to oczywiście można by rozmawiać o tym przez parę godzin. Dla mnie, gdybym miał komuś pokazać, na czym polega maestria Yahoo jako autora wideoklipów, poleciłbym zobaczenie kolegów Wagleskiego i Maleńczuka. Idealnie dobrana forma do zadania, tak naprawdę minimum środków, a efekt porażający. Więcej chyba nie muszę dodawać. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy Yahoo, zestaw. I praca Yahoo i Madzi
zapewniały to, że te klipy często miały bardzo wysoką jakość. O wiele wyższą jakość, niż by na to pozwalały budżety tych klipów. Bo każdy z twórców się spinał, żeby przyjechać tu do Gdańska, do Jacha i żeby pokazać, i żeby dostać tę statuetkę, tę charakterystyczną literkę Y od Jacha. Ja do dzisiaj jestem dumny, stoi 6 Jachów i to jest moja jedna z takich bliższych sercu nagród. I po prostu Jachu naprawdę, bo byłaby przesadą, gdybym powiedział, że gdyby nie Jach, to by padł polski rynek teledysków. To jest nieprawda. Natomiast to jest ta impreza, która cały czas trzyma i powoduje, że ludzie zajmujący się teledyskami chcą je robić, też wnosić taką wartość artystyczną. No Jach jest taką osobą, która o to bardzo dba. Ja znam Jacha też jako pedagoga, który uczy w różnych uczelniach, prowadzi warsztaty. Ostatnio go spotykałem na festiwalach stricte takich filmów animowanych na Animatorze w Poznaniu, gdzie prowadził wspaniałe warsztaty w zeszłym roku do muzyki Leszka Możdera. Ponieważ jest to dziesięciolecie, w związku z tym festiwalowi towarzyszy oczywiście konkurs dziesięciolecia. A nagrodę otrzymuje Jach Paszkiewicz za wideoklip 4589 w wykonaniu zespołu Kult. Ten wideoklip otrzymał 2810 głosów w głosowaniu internautów. Ludu pracujący stolicy! 25 lat temu, odkąd on przyjechał do Trójmiasta, odkąd Jach zaczął działać w Trójmieście, to się poznaliśmy, nikt nas nie przedstawiał. Nie pamiętam te okoliczności, ale zawsze się znałem z Jachem Paszkiewiczem i z Magdą i tak zostało do dzisiaj. To jest jeden z tych niewielkich przyjaźni, który zostaje i trwa. To jest jak stary, dobry małżeństwo. Jakub jest przede wszystkim człowiekiem z misją. Gdzieś tam z życiową misją. On mi odrobinę przypomina Andy'ego Warhola. Może to są górnolotne słowa, no ale żeby była jasność, zupełnie inne miejsce, zupełnie inna sytuacja, w związku z czym myślę, że mam absolutne prawo do tego, żeby gdzieś tam, i nawet nie wiem, czy mogę mówić o Jachu samemu, no generalnie o nich razem. To są ludzie z misją, którzy nigdy nie dostąpili tak naprawdę tego komfortu do końca, aby tą misję godnie spełniać. To, co się Warholowi zdecydowanie udało, to tutaj ta sytuacja może być tylko coraz gorsza tak naprawdę. I nie przypomina już w tym momencie Andy'ego Warhola, tylko przypomina bardziej Violette Villas. Nie chciałbym tutaj absolutnie, bo Jachu, wybacz, no ale jeżeli to ma być szczery film, to on musi zostać szczerze powiedziany. I każdy punkt widzenia, bo są genialne momenty i są momenty, które są po prostu zaniedbane. No tak się dzisiaj tego nie robi. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Uroczy koleś, w ogóle niezwykle kreatywny, absolutnie postać numer jeden polskiego teledysku, który te właśnie ważniejsze teledyski, bo takich programów powstało więcej, nie tylko ze mną, to były naprawdę dzieła sztuki na światowym poziomie. Na światowym poziomie koleś, który po prostu sztukę klipu umieścił, polskiego klipu umieścił na poziomie międzynarodowym. Do jego czasów to było po prostu, że wiesz, że siedzi zespół, udaje, że gra, chodzą dupy jakieś i podają drogie alkohole i to wszystko i kręcone na taśmie wideo. Jachu był i jest pionierem, jest wielkim artystą. Potem już żeśmy generalnie no, jakoś nie współpracowali, bo ja się wziąłem za robienie swoich teledysków. Bo byłem, prawda, uczyłem się, no i byłem uczniem jakby wielkiego mistrza. No ale jednocześnie jeszcze żeśmy się tam spotykali w mózgu na przykład i tak dalej. Ostatnio nad czym ubolewam, no jakoś słabiej nasze interakcje funkcjonują, ale będę go zawsze wspominał z ogromną atencją, miłością i uznaniem dla
fachu. Jach już wtedy dla mnie był postacią kultową, powiedziałabym, takim papieżem polskiego teledysku, bo przecież znałam jego pracę z wielu, wielu lat. No, zawsze był dla mnie taką osobą tajemniczą, ale jednocześnie ta tajemnica dotyczyła tego, że no naprawdę dużo wie. Ja lubię takie osoby obserwować. Nie jest to brat łata, ja przynajmniej nie miałam z nim takich relacji, nie jest to mój kumpel. Nie, to był dla mnie po prostu zawsze autorytet pewnej dziedziny, człowiek legendarny, kolorowy, otoczony gronem równie kolorowych ludzi. Słowem, ktoś taki wyróżniający się na tle rzeczywistości. Mi się zdaje, że to jest osoba, która no, jakby to powiedzieć, nie ma łatwo w życiu i dlatego też cieszę się, że dzisiaj, jak jestem w Toruniu i jestem na tych warsztatach, no to widzę Wiacha w świetnej formie, tak bym to powiedział, który jest otoczony młodzieżą i pomaga im w tworzeniu teledysków. Ale według mnie nie trzeba być wielkim znawcą człowieka, żeby wiedzieć, że to jest strasznie wrażliwa osobowość i czasami nie wiem, czy stworzona na tą rzeczywistość polską, która tutaj jest. A to jest absurdalne, co ja mówię, bo jako chłopak, który mieszkał w Danii tyle lat, dopiero poznaję Polskę i mi się zdaje, że Polska w latach 90. to niekoniecznie była krajem dla takich ludzi jak ja, Paszkiewicz. On jednak był takim pionierem niezależnej, takiej ofowej kultury filmowej. I to było coś, co 25 lat temu wywaliło w ogóle myślenie o obrazie, o klipach, o programach telewizyjnych do góry nogami. Jurek Owsiak tak naprawdę do dzisiaj korzysta z pomysłów Jacha w swojej kręciole. I to jest fajne, że ktoś o tym nie zapomniał, tylko to cały czas gdzieś tam funkcjonuje. Myśmy darli się podczas finału, cześć Madziu, cześć Jaku, bo oni tam byli częścią tego wszystkiego, taką jednoznaczną częścią całej tej atmosfery. Ma fantastyczne pomysły, jest niezwykle twórczy, a mówię o jako legendzie, bo ja jestem przekonana, że Jachu jest legendą za życia i będzie legendą, zawsze będzie legendą, będą po prostu o nim się uczyć w szkole. Dlatego, że to jest człowiek, który stworzył niesamowitą rzeczywistość polskiej muzyki, polskiej sceny muzycznej, najbardziej wartościowej, najbardziej artystycznej, najbardziej ambitnej. Wiesz co, Jachu do nas się zwracał tymi swoimi takimi ulubionymi tekstami typu Jimmy Jonesi na przykład. No, a przecież Jimmy Jonesi do nas. No Jimmy Jonesi albo Dzióbki moje kochane. Czy... Albo słuchaj Jachu, masz pomysł na ten klip? No, mam. Pohajujcie. A ja was skręcę. Wyhajujcie, a ja was... To, że później zaczęliśmy coś razem robić, to wynikało raczej z tego, że ja po prostu się zakochałam w nich. Jachu był kimś takim jak Leonardo da Vinci tych naszych czasów. Zresztą prawda jest taka, że ja już później nie poznałam drugiej takiej osoby, która byłaby tak artystycznie nastawiona do tego wszystkiego. Fajny chłop. Jachu jest świetnym kumplem. Nie będę tego tematu rozwijał, nie każdy sobie do niego dopisze, co chce, ale powiem tylko tyle, że jest to temat rzeka. My mamy Mercedesa, a kościół pełny ludzi, to zastąd na kazaniu zazdrości się obudzi, boimy się... Życzę, żeby Jach film następny odbył się TVP tam jakimś ogólnoświatowym, bo jednak telewizja to jest medium, które potrzebuje chyba każdy, kto chce pokazywać, co robi. I uważam, że Jachu zrobił tyle fajnych rzeczy, że jemu się to po prostu jakby, nie chcę powiedzieć należy, ale coś blisko. Jachu, chyba różnie, w końcu my byliśmy, czy jesteśmy dziabnięci trochę w mózg i Jasiu też. No. Że łagodny, uśmiechnięty, no Jachu po prostu. Nie skrzywdzi. Nie Jan. To jest Jachu. No tak, on nigdy Janem nie będzie. Nigdy nie był, nigdy nie będzie. No. Artysta, no słuchajcie, wrażliwy człowiek.